Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, tygodnik Wałbrzyski, Krzysztof Urbański, prezes spółki przedsiębiorstwa Zamek Książ jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Spotykamy się praktycznie w przededniu wydarzenia, które jest największym chyba, jeżeli chodzi o frekwencję, wydarzeniem w roku dla Zamku Książ. Festiwal Kwiatów i Sztuki. Tak, jest to największe wydarzenie, które ma miejsce na terenie zamku, kompleksu. Myślę, że to jest też jedno z największych wydarzeń, które w ogóle w regionie się toczy. Mhm. W dotychczasowej formule trzydniowej odwiedzało nas ponad 30 tysięcy gości. W tym roku szacujemy, że przy 6 dniach ponad 40 tysięcy gości zobaczy Festiwal Kwiatów i Sztuki. Pogoda ma być doskonała, bo obserwujemy to, więc liczę, że tutaj nie stanie na przeszkodzie, tak jak w zeszłym roku. Stąd no, duże wydarzenie, duża impreza. W tym roku jeszcze dodatkowo dołożyliśmy kilka dni. Właśnie, skąd ten pomysł na rozciągnięcie tej imprezy w czasie? Zadeptywali Was, czy jest to po prostu szukanie czegoś nowego? Bo ta formuła festiwalu to już jest 24. edycja przed jubileuszem. No tak, przygotowujemy się do jubileuszu. Co do wydłużenia, to kilka czynników. No po pierwsze, tak akurat układa się długi weekend, bo no, ten pierwszy, trzeci musimy traktować jako pewien element całości, tak sobie ludzie planują urlopy w tym czasie, więc to był pierwszy element, który nam pozwolił w ogóle to zrobić. Z drugiej strony, mnie jako Wałbrzyszczanina na zawsze przeszkadzały te kolejki przy kasach i tutaj liczymy na to, że to się trochę rozłoży i tak też przygotowaliśmy program. W tym kierunku również kolejna nowość w zamku to jest zakup biletów przez internet, czyli te wszystkie elementy, które do tej pory przeszkadzały naszym gościom, próbujemy element po elemencie po prostu wykluczać. Więc po pierwsze dłużej, więc więcej szans. Po drugie możliwość kupna biletów przez internet. Tutaj też te bilety są po prostu tańsze, więc dodatkowa zachęta do tego. Na jakiej stronie? Na naszej stronie internetowej Zamku Książ jest zakładka o festiwalu i tam jest bezpośrednio średnie przekierowanie do zakupu biletów. To jest pewna nowa usługa. Oczywiście po festiwalu będzie możliwość zakupu biletów również do zamku, czyli na wszystkie imprezy, które będą organizowane w Zamku Książ. Natomiast w tej chwili jest to jakby to podstawowe wydarzenie. Zachęcamy do tego. Te bilety są tańsze i tak jak mówię, tutaj te kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt minut stania w kolejce, mam nadzieję, że w tym czasie, czy w tym roku będzie można poświęcić po prostu na zobaczenie kwiatów, bo jednak po to nasi goście przyjeżdżają, a nie po to, żeby stanąć. Właśnie. Powiedzmy, co w programie festiwalu? Jakie atrakcje w tym roku przygotowaliście dla turystów, dla zwiedzających? Mamy kilka wątków, mamy 6 dni, więc trzeba było tutaj dość mocno to wypełnić. I zacznijmy od kwiatów, no bo to jest jakby po to głównie przyjeżdżają nasi goście. Tych kwiatów będzie jak zwykle bardzo dużo, sale barokowe, oczywiście drzewka bonsai, oczywiście stoiska handlowe również dla tych osób, którym coś się spodoba i będą chciały w swoim ogrodzie posadzić coś nowego. Więc to jest jakby ten pierwszy element kwiatowy. Tutaj pojawia się wątek panów, którzy do tej pory byli jakby niewspierani tą imprezą i nie zawsze znajdowali coś dla siebie. Zbliża się Euro 2012 i wpadliśmy w tym roku na pomysł, żeby te kompozycje kwiatowe przynajmniej w części odnieść właśnie do tego wydarzenia. Więc panów zapraszamy na zamek. Sala Maksymiliana będzie wystrojona w barwy narodowe. Będzie to taki zaczątek, mam nadzieję, gorączki Euro 2012, która będzie narastać. Mamy również nowości dla dzieci. Przede wszystkim chyba taka największa nowość to również w kontekście Euro 2012 będzie boisko w Zamku Książ, gdzie dzieci będą mogły spróbować swoich sił. A oprócz tego dużo tańca na scenie na dziedzińcu honorowym. Tańce zarówno historyczne przez grupy inscenizacyjne, ale również pewna nowoczesność, Wiktoria Dęstku i pokazy tańca nowoczesnego. Wioska garncarska, wioska średniowieczna na tarasie północnym, czyli też coś nowego. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten taras północny ożywić. To też wydłuża nam jakby trasę zwiedzania dla naszych turystów. W tym roku pokażemy im ciut więcej, jeśli chodzi o kompleks zamkowy, no i ten element związany z dodatkowymi atrakcjami na tarasie północnym. Także po pierwsze dla wszystkich, bo i kwiaty, i element sportowy, i atrakcje dla dzieci. Po drugie dużo atrakcji. Na naszej stronie internetowej znajduje się pełen harmonogram tej imprezy i tutaj też zachęcam Państwa, żeby zapoznać się z tym harmonogramem. Tam mamy rozpisane co do godziny, każdy dzień, co się będzie działo na zamku, więc można sobie wybrać ten czas w trakcie festiwalu, który wydaje się Państwu najatrakcyjniejszy i wtedy pojawić się w zamku. Mam pytanie techniczne. Jak będzie w tym roku z dojazdem, z parkowaniem aut? No tutaj akurat ciągle bazujemy na naszych partnerach ze Stada Ogierów. Tutaj to, tak jak do tej pory, duże parkingi na terenie hipodromu, zarówno przy pierwszym wyjeździe od strony Świebodzic, jak i od strony Wałbrzycha,
w trakcie wjazdu na górny parking. Będą specjalne parkingi. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi goście się pomieszczą. Akurat ten teren jest w gestii Stada Ogierów, ale to jesteśmy, no, współpracujemy akurat w zakresie parkingu, więc mamy nadzieję, że wszyscy chętni będą w stanie zaparkować. To jest oczywiście krótki spacerek do zamku, ale mam nadzieję, że no, przy takiej pogodzie oczywiście to tylko coś przyjemnego. I już myślę, że od początku będzie widać pewne zmiany. W tym roku zrezygnowaliśmy z dowolności przy stoiskach handlowych, bo to zawsze wprowadzało... Było mydło i powidło, i kierpce, i słodka wata, i... I tutaj, jeśli chodzi o sam element, to na to większego wpływu nie mamy, bo tutaj nawet nie bardzo możemy. Natomiast w tym roku postawiliśmy na stragany w formie takich domków drewnianych, tak jak ma to miejsce przy każdych większych jarmarkach, więc będzie to na pewno bardziej uporządkowany teren. Myślę, nie że będzie już polowych łóżek przede wszystkim. Nie, no nie dopuszczę do tego, żeby na terenie kompleksu, czy na terenie kompleksu Zamku Książ, od momentu, w którym my zarządzamy, żeby pojawiły się tego typu atrakcje. To oczywiście jest jarmark i na zamkach były jarmarki, więc trudno ograniczać ten sprzedaż. Natomiast myślę, że już jesteśmy na takim etapie tego festiwalu, że możemy troszeczkę próbować ucywilizować te wydarzenie. Żeby to też by ładnie wyglądało. No tak, no dzisiaj już zaczęły się montować te domki, oglądamy je. Także ja myślę, że tutaj Państwo, którzy odwiedzali nas, zobaczycie trochę zmian. Wszystko to, co było do tej pory dobre, będziemy podtrzymywać, a myślę, że te elementy związane właśnie choćby z zakupem biletów przez internet, czy z tymi domkami, spowodują, że ten festiwal będzie jeszcze lepszy niż do tej pory. Będzie jakiś ułatwiony też dojazd komunikacją miejską? Tak, będą dodatkowe autobusy PK z Placu Grunwaldzkiego. Te autobusy będą przegubowe, więc o dużej pojemności, więc tutaj nasi goście, którzy będą chcieli dotrzeć do nas autobusami, nie będą mieli problemu. Te autobusy będą zatrzymywać się przy palmiarni, więc tutaj z tej strony będzie można do nas dotrzeć, no ale to też spowoduje, że nie będzie problemu z wyjazdem czy z dojazdem, będzie to ciut szybsze. Jeszcze jednym wątku, bo o tym zapomniałem, pierwsze dwa dni Gwiazda Imprezy, pani Maja Popielarska, myślę, że wszystkim tym, którzy zainteresowani są ogrodnictwem, dobrze znana postać, będzie rozmawiać z florystami, będzie podpisywać swoje książki. Myślę, że będzie chwila, żeby porozmawiać z panią Mają. 28 kwietnia wszystkich tych, którzy są zainteresowani kwestiami związanymi z telewizją, zapraszamy. Będzie Telewizja Wrocław i Fakty na żywo wrocławskie z Zamku Książ. Niedziela, dzień radiowy, Radio Wrocław, również wóz transmisyjny, także mnóstwo atrakcji, mnóstwo wydarzeń. Na pewno dla nas pracowite 6 dni, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Gdyby pan miał wybierać i przyjść z rodziną, którą imprezę by wybrał pan w tym roku? To jest dla pana takim czymś, co by najchętniej przyciągnęło? Ja myślę, że na pewno te kwestie związane z wioską średniowieczną, to jest coś takiego, co myślę dzieci zaintryguje. Tam będzie dużo takich wydarzeń, gdzie będzie można się przyjrzeć, jak wyglądało życie ileś lat temu i popróbować tego. Myślę, że w kontekście Tarasu Północnego i murów zamkowych będzie to jeszcze ciekawiej wyglądać. To jest jeden element, który myślę, że dzieci będą tym zainteresowane. Panie i ogrodnicy, myślę, że te dni, gdzie będzie pani Maja Popielarska, to będzie ten element, który jednak będzie przyciągający, ale pewne elementy tego programu się powielają, więc myślę, że tutaj przeglądając ten program, każdy znajdzie taki dzień dla siebie atrakcyjny. Tak jak zawsze, podejrzewam, że weekend 1-3 maja to będą te dni szczególnego nasilenia gości, 30 kwietnia i 2 maja być może ciut spokojniej, ale tutaj to już dużo zależy też od tego. W jakich godzinach zapraszacie gości? Od 10 startujemy, kasy są czynne do godziny 18, natomiast no jeszcze wtedy na terenie kompleksu goście są, wszystko kończy się mniej więcej około godziny 20, więc w zasadzie codziennie no ponad 10 godzin zwiedzania zamku. Czy już możemy zdradzić, bo na pewno myślicie o jubileuszowej edycji przyszłorocznej festiwalu? Tak, no na pewno przede wszystkim będziemy chcieli jeszcze zwiększyć liczbę kwiatów. To znaczy wtedy postawimy na pewno na kwiaty, spróbujemy wybrać te wszystkie elementy, które z tych 24 edycji się najbardziej sprawdzały. To jest jakby pierwszy element. Być może połączymy to z fiestą balonową, to jest taki pomysł, który chodzi nam po głowie. W tym roku też myśleliśmy o tym, ale akurat nasza impreza nakłada się z Mistrzostwami Polski Baloniarzy, więc to się nie udało, ale prowadzimy rozmowy, są one dość zaawansowane, więc być może to się będzie działo. Na pewno podtrzymamy element związany z
gwiazdą imprezy i tutaj będziemy się zastanawiać, kogo zaprosić. Prawdopodobnie będzie to impreza ciut krótsza, pięciodniowa, bo akurat obserwując kalendarz roku 2013, to między 1 a 5 maja jest, tak dobrze nam się układa ten termin, więc myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, już wskazując, że to będzie 5 dni w przyszłym roku. No i myślę, że spróbujemy przy 25 edycji dobić do 50 tysięcy gości, to tak się wszystko, dużo piątek i myślę, że ładnie spina. Zobaczymy, jak nam w tym roku wyjdzie kwestia rozszerzenia tej trasy. Jeśli więcej gości będziemy na zamku mogli ugościć w ten sposób, że nie będą musieli stać w długich kolejkach, to myślę, że to jest dobry kierunek. Bardzo nam zależy na tym, żeby podnieść ten komfort zwiedzania, bo to jest to, co w dotychczasowych edycjach było tym takim elementem najbardziej do dopracowania, stąd ten pomysł na to, żeby uruchomić wcześniej sprzedaż biletów, żeby wydłużyć ciąg turystyczny, żeby ci goście po prostu mieli więcej miejsca na zwiedzanie. Samego zamku nie rozdmuchamy, on jest jaki jest, więc te sale barokowe muszą takie zostać, ale myślę, że również wydłużenie formuły spowoduje, że po prostu będzie wygodniej zwiedzać i że goście będą miło spędzać czas w zamku, bo o to nam przede wszystkim chodzi. Rodziny możemy uspokoić, na miejscu będzie też coś, żeby zaspokoić ciało, czyli coś do jedzenia. No tak, tak, tak. Tutaj na naszej stronie internetowej i w folderach, które też będziemy dystrybuować, jest pewna mapka i tam mamy podzielone sektory. Jest część, my to nazywamy część handlowa z tymi domkami, jest część gastronomiczna, jest oczywiście część gastronomii w samym zamku, także jeśli sprawdzą się prognozy pogody i będzie te 30 stopni Celsjusza, bo tak ostatnie prognozy mówią, to... Lody będą hitem. Będą i lody, i napoje i myślę, że tutaj nie trzeba przywozić ze sobą suchego prowiantu, to wszystko to zapewnimy na terenie kompleksu. Zapraszamy zatem Państwa już od 28 kwietnia, 24 edycja Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Tym razem więcej dni, więcej atrakcji, dłuższa trasa i łatwiej kupić bilet chociażby przez internet. Zaoszczędzimy sobie czasu stania w kolejkach. Zachęcamy razem z Panem Prezesem. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w zamku przez te 6 dni. Do zobaczenia. Dziękuję za wizytę studio. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.